W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z wami. I z Duchem Twoim. W Kościele Powszechnym szósta niedziela zwykła tuż przed Wielkim Postem. Ale w parafii Piaski druga niedziela lutego i godzina dziewiąta to są pszczelarze, jakbyście nie wiedzieli. Ja długo tu nie jestem, ale już to pamiętam, a w razie czego pan Chirek mi zawsze przypomni parę razy w swoim czasie. Witam serdecznie wszystkich pszczelarzy, podszedł sztandarowy, wszelkie władze, prezesów, widzę też okręgu leszczyńskiego. Tak? Nic się nie zmieniło. Co? To już nie? Nie dogadaliśmy się, ale obojętnie, żeby nie pomijać wasze stopnie, zasługi. Witam was wszystkich, zwłaszcza wszystkich, którzy tam tym grupom waszym przewodniczą. Modlimy się za was dzisiaj, ponieważ wasza praca niezawodowa jest pasją, jest sposobem także na życie. I dlatego właśnie dziękujemy Panu Bogu za was, za waszą pracę, z której też skorzystamy i prosimy, niech wam błogosławi w tym sezonie. Przeprośmy Pana Boga za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie lub wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto Słowo Boże. Tyś mą ucieczką i moją radością. Tyś mą ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Tyś mą ucieczką i moją radością. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem: wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Tyś mą ucieczką i moją radością. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu:
Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie trudno zauważyć, najmilsi, że i w pierwszej, i trzeciej lekcji, czyli w Ewangelii, jest mowa o trądzie. Chciałbym, najmilsi, aby pokazać właśnie tę sytuację od strony Jezusa, zachowanie Jezusa i też od strony trędowatego. Przepisy związane z trądem, jak słyszeliśmy z Księgi Kapłańskiej, były, ktoś powie, no straszne, ale to chodziło o dobro. Choroba zakaźna i to co? Powoli gnijące ciało, niekończące się rany. Raz po raz to jeszcze dzisiaj w świecie, w niektórych miejscach jest higiena, generalnie się poprawiła, ale także to jest, najmilsi. Dlatego, ponieważ to było tak groźne i dlatego, że w mniemaniu Żydów, jak ktoś takie paskudztwo miał, to pewnie wiele zgrzeszył. To także był znak jego trądu duchowego, czyli grzechu. Miał mieć włosy w nieładzie, nieuczesane, zasłoniętą brodę i wołać z daleka nieczysty, by inni wiedzieli o tym, nie zbliżali się i broń Boże, by on się do nikogo nie mógł właśnie zbliżać. Mieszkał poza obozem. Poza obozem. Zobaczcie, więzienie bez ścian. Nie mógł się spotykać z tymi, których kochał i odwrotnie. Oczywiście dziwny jest kontekst ten, który przeżywamy, ale jest taka Ewangelia, ja sobie jej nie wybrałem, a więc proszę, nie myślcie, że piję do dzisiejszej sytuacji. Troszkę jest podobna. Troszkę jest podobna. I musiał wołać nieczysty, nieczysty. Tak. I prosi Jezusa. A Jezus go dotyka. Jezus go dotyka. Przecież jest Bóg. Skoro go uleczy, to i nie zakazi się. Jezus go dotyka. Tak, najmilsi, ale to też, co to może oznaczyć, głębiej oznaczać? Dotyka chorób ludzkich i grzechu. Bo największym trądem jest grzech, z powodu którego on przyszedł na świat, by go odkupić. Tak jak mówiłem parę tygodni temu, w Chrzest Pański, 10 stycznia, że właśnie stojąc w tej grupie grzeszników, a nie potrzebując chrztu, bo nie ma grzechu, już jakby ten grzech ludzkości bierze na siebie, a tu dotyka te choroby i czasami fizyczne, ale nade wszystko trądu tego duchowego, naszego nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. Mówi jemu, idź, pokłaś się kapłanowi, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie na świadectwo dla nich. Czyli, aby tym mądralom, przywódcom religijnym powiedzieć, że ma moc uzdrowienia i aby też dowieść, że nie jest przeciwny prawu, że szanuje. Kapłan miał stwierdzić, że jak wysypka i powiedzieć, masz trąd, i kapłan miał stwierdzić, że jest ktoś oczyszczony. A teraz od strony tego biedaka.
Zobaczcie, on musiał się przemóc. Jeżeli tu są jakieś zakazy, bardzo restrykcyjne, a on mimo tego zbliża się do Jezusa i prosi go, musiał mieć nie lada odwagę, musiał sam w sobie przemóc się, chcieć. I idźmy znowu dalej, najmilsi. Nieraz człowiek już zgadza się na takiego, jakim jest. Upada na duchu, popada w przygnębienie, wiele razy próbuje przemóc się, by poprosić Jezusa, by zaczynać po raz któryś od nowa, by coś się dokonało, by mnie uzdrowił, by dokonało się nawrócenie. Przemóc się. I my, najmilsi, nasza współodpowiedzialność jako wspólnoty Kościoła, pomóc tym ludziom na różne pewnie sposoby zbliżyć się do Jezusa, by się mogli przemóc, by w tym letargu i w tym bałaganie czasami nie tkwili. To też jest potrzebna nasza pomoc. Słowa, modlitwy, postawy, zachęty, podniesienia na duchu. Najmilsi, i tak oto, skoro Jezus przyszedł dla uzdrowienia nas z trądu grzechu, już właśnie tak się składa. Jesteśmy tuż przed Wielkim Postem, który przygotowuje nas do najważniejszego misterium naszej wiary, do misterium Paschy. Pascha, paschał, przejście, przejście. Jezus dla tej Paschy, dla Jerozolimy, gdzie miał umrzeć, stał się człowiekiem. Może nas dziwi, bo myśmy się odzwyczaili. Pszczoły żyją tak w ulach, dokarmiacie je. Że tu Wielki Post, a tu mróz. Zaspy to jeszcze są liche. Jako dzieciak, sorry, że trochę tak powrócę, mi się skojarzyło. Chodząc na gorzkie żale, bo mieszkaliśmy na wiosce, gdzie była kaplica, no właśnie taki mały kościół, ale tylko tam była msza święta niedzielna. I bodajże raz w tygodniu chodziliśmy na gorzkie żale i pamiętam, któregoś roku były takie muldy za drzewami wywiane, że 3 kilometry szliśmy pieszo na gorzkie żale po górach, dolinach. No, także tragedia się nie dzieje. Tragedia się nie dzieje, także, ale zawsze tu jako też już ksiądz. Obojętnie, nawet gdy żyjemy w takim trochę czasie, chcielibyśmy, żeby to powróciło już bardziej do normalności. Gdy w ubiegłym roku nie było gorzkich żali, już od trzeciej niedzieli innych nabożeństw i potem były tylko piątki, cała liturgia Wigilii Paschalnej, wszystkiego też było w 5 osób, a była taka sama. Bo to jest sprawa Boża. Zawsze jakoś właśnie chyba najbardziej lubiłem. Nie, że jestem taki pobożny i pokutny, bo pewnie za mało. Ale ten okres, bo zawsze gdzieś już świta mi Wielki Tydzień i całe misterium Paschy, wiele różnych przygotowań, napięcia. Ja przyznam się szczerze, że po całym triduum paschalnym, gdzie człowiek musi się na wszelakie sposoby techniczne, muzyczne tu koncentrować, to ja bym najchętniej wyjechał na tydzień na wakacje. Taki jestem po prostu nie do życia. I gdyby nie było jakiegoś budzika, to ja bym potem po tej całej Wigilii Paschalnej nie wstał.
pręża się, żeby przetrwać samą już święta. Ale mnie to wszystko cieszy. Cieszy mnie, że wy jako też wspólnota, wspólnota pszczelarzy, uczestniczycie realnie w tym życiu Kościoła, większej wspólnoty. Zawsze ofiarujecie nowy paschał, który jest owocem pracy pszczół. Weszły takie dziadowskie zwyczaje. No Kościół też unowocześnia się, w cudzysłowie. Te świeczki z wkładami śmierdzącej parafiny. I nieraz paschały też, niektórzy jeszcze mają po dzień dzisiejszy, sztuczne i tylko wkłady. Nie, Panu Bogu nie można tu żałować. Nawet gdy 5 razy nieraz mówię, albo sam to robię, trudno zgasić. Nawet gdy w poprzedniej parafii miałem sytuację, że się on jakoś zapalił, chwała Bogu, połowę się spalił, wyżłobił, ale zgasł i się kościół nie spalił. I takie różne sytuacje, ale Panu Bogu nie można żałować. Znak musi być znakiem, a nie picem na wodę. W Kościele jest bardzo ważny znak. To nie jest symbol, znak. Sam materialny znak i do tego modlitwa i słowo. Misterium oddaje. Dlatego dziękuję wam za to i za waszą wiarę, waszą religijność, waszą pracowitość, co powiedziałem na wstępie. Poza pracą zawodową, poza rodziną, pewnie żony nieraz was przywołują do porządku telefonami, bo to słyszę. Gdzie jesteś? Jest to wasza pasja i bardzo dobrze. I przede wszystkim też bardzo się cieszę i podziwiam was za te regularne wasze spotkania, bo wasze koło jest po prostu też wspólnotą, wspólnototwórczą. A więc ma wybór taki społeczny, to jest bardzo ważne. Dzisiaj tęsknimy za tymi wspólnotami właśnie, trochę pozamykani i pooddzielani. A nade wszystko jesteście we wspólnocie Kościoła. We wspólnocie Kościoła i właśnie ta wasza praca, może ktoś powie techniczna, wy się na tej znacie, jest też częścią naszego życia paschalnego. Oczywiście najtrudniejsza praca to jest nad sobą, nad tym trądem duchowym, ale to nasze zmagania, czy się chce, czy się nie chce, by wypełnić swoje zadania, swoje zobowiązania, to też właśnie jest oznaka życia paschalnego. Dlatego niech wam Bóg błogosławi. Ja się za bardzo nie znam, kiedy jest rok dobry, czy niedobry, bo to wszystko właśnie od pogody zależy i od was, wy się na tym znacie. Szczęść wam Boże. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Syna Bożego jednorodzonego, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem.
został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Apostolski Kościół wyznaje jeden chrzest. Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszą Paschą, zanieśmy nasze gorące prośby za wszystkich ochrzczonych, aby przy pomocy świata Ducha Świętego widzieli także trąd duchowy w swoim życiu, ale nade wszystko, by się zwracali, by się mogli przemóc i zwracać się do Jezusa, który może tylko nas z tego trądu oczyścić. Ciebie prosimy o wsparcie, łaskę żywej wiary dla wszystkich chorych, cierpiących, osamotnionych, przeżywających próby. Ciebie prosimy o wsparcie, Boże błogosławieństwo, wytrwałość dla służb medycznych całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się o błogosławieństwo, wytrwałość w pasji, w tej pracy dla koła pszczelarzy z Piasków, ale także dla wszystkich pszczelarzy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych członków braci pszczelarskiej, wam najlepiej znanych. Niech Bóg wprowadzi ich do swojej wiekuistej światłości. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze byli ludźmi paschalnymi, abyśmy umocnieni Duchem Świętym, oświeceni Jego światłem, nie stali w miejscu, zawsze chcieli podążać za Chrystusem. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Teraz złożenie darów, a więc jeszcze postójmy. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? Serca Ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas króluj, Jezu. Królu Jezu.
za Twego ranie. O serc naszych królu, pokój i wytrwanie, ukoje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi, i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim prócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, duchowieństwem wszystkimi wiernymi. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Ambrożem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przypominam ci, którzy przyjmują na dłoń, na stojąco, pod tym balkonem, pozostali tutaj.
jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swym przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Módlmy się. Posileni na uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Pokornie o to prosimy. Szatana i inne duchy złe po tym świecie krążą. Podaję komunikaty. We wtorek nabożeństwo do Niepokalanego Serca Marii po mszy świętej. Najbliższą środą, środą popielcową, rozpoczynamy Wielki Post. Mszę tego dnia o 9, 16, 18 wraz z obrzędem posypania głów popiołem. Proszę pamiętać, że cały czas obowiązują zasady epidemiczne. Mówię to dlatego, ponieważ trochę już lat księdzem jestem. I na Wielką Środę, która jest tylko zwyczajnym dniem, żadnym świętem, tylko początkiem Wielkiego Postu, przychodzą nieraz takie tłumy, że na żadnych rekolekcjach i nieraz w święta tyle nie ma osób. To nie jest ósmy sakrament. To jest tylko znak. Ważniejsze jest ciało Pana Jezusa. Ważniejsze mimo tych wszystkich obostrzeń właśnie skorzystanie ze spowiedzi. Dlatego bardzo proszę nie szaleć. Moi drodzy, doskonale wiecie, sam zachęcam, żeby nieraz nie rozdzielać się małżonkowie, tylko właśnie jak jest z dzieckiem, mama, z dwójką dzieci i tak dalej, siedzieć, ale właśnie tak jak są wyznaczone miejsca, to nie tylko chodzi, żeby było jedno, nawet nieraz siedzi sama rodzina, ale są przerwy na przemian, żeby był faktyczny dystans. Faktyczny dystans, nie znowu pic na wodę. Że wszyscy usiądą w tyle, dlatego niektórzy się dziwią te taśmy. Ja nie jestem pierwszy, ale niektórzy to doceniają,
bo to wyznacza faktyczny dystans. A tak by wszyscy usiedli w tyle, bo oni tam lubią. Bo oni tam siedzieli od 30 lat. Bardzo proszę. To dziadostwo się jeszcze nie skończyło. Żniwo swoje zbiera. Przed kościołem tego dnia zbieramy ofiary na działalność charytatywną Caritasu. Nabożeństwa pasyjne, droga krzyżowa w piątki 17:30, gorzkie żale w niedzielę, tym razem o 14:00. Nie jestem zwolennikiem bez przerwy mieszania co do godzin, ale no słuchajcie, ja mówię tu codziennie Słowo Boże, niektóre dni parę razy, dlatego właśnie taka jest możliwość kaznodziei godzinowa, bo najczęściej ten, który przygotowuje się do kazania pasyjnego, po prostu, no, że tak powiem, jest wykorzystywany i mówi go w iluś miejscach. A więc o 14:00 gorzkie żale. Z naszej wspólnoty odeszli świętej pamięci Stanisława Tomczak ze Smogorzewa oraz świętej pamięci Edward Porzucek z Piasków. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. I Wam bardzo dziękuję. Kochani pszczelarze, cała braci w Waszym imieniu, orkiestrze i w swoim. I tak, idźcie sobie już na śniadanie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Ja natomiast na trzecią kawę. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Bye.